Valley Navajo Nation Tribal Park, czyli te tutaj okazałe ostańce, kominy, jakoby wyrastające z pustyni, to święte miejsca dla Indian Navajo. I nawet, może teraz nie dojrzymy tego, ale wokół tych osobliwych, naprawdę niesamowitych, przepięknych gór są porozrzucane siedliska Indian. No widać to z daleka, no nie jest to najpiękniejszy widok, jaki moglibyśmy sobie wyobrazić. Wiemy, że Indianie, rdzenni mieszkańcy tych ziem, zostali gdzieś pośrodku tego wszystkiego, tej zawieruchy, która społecznie ich wykluczyła. I tak próbują jakoś wiązać, wydaje się to z boku tak wyglądać, wiązać koniec z końcem, sprzedają jakieś pamiątki. Czasami coś zrobią, jakieś dreamcatchery, czy innego rodzaju rzemiosło. Ale no tak, no uczcę to może, czy jakoś podkreślę minutą ciszy symbolicznej. Dlatego, że byliśmy w kilkudziesięciu, przejeżdżaliśmy, a tam, gdzie można było się zatrzymać, to zatrzymywaliśmy się w rezerwatach. I wygląda to, jak niestety wygląda. Pozdrowienia z granicy Utah i Arizony.